Koszykarze AZS-u Częstochowa już od kilku tygodni są pewni gry w fazie play-off. Akademicy w ostatnich meczach walczyli zatem o jak najwyższą lokatę w ligowej tabeli. Wszystko wskazuje na to, że podopieczni Dariusza Szynkiela sezon zasadniczy zakończą na 5. miejscu. Czy ten wynik satysfakcjonuje częstochowskich koszykarzy? Moim zdaniem bardzo dobrym, bo wcześniej była rozmowa tylko o play-offach, a jednak z czasem wychodziło, że mogliśmy nawet powalczyć o pierwszą trójkę, ale parę takich porażek, które nas zabolały, zmniejszyły to parcie na tą top 3, ale 5. miejsce to naprawdę wysokie miejsce. Pozycja akademików mogła być jeszcze wyższa, ale nadzieje na najlepszą czwórkę zostały rozwiane w miniony weekend w Kielcach, gdzie częstochowianie przegrali 80-91. Na pewno nam nie leży ten przeciwnik, tym bardziej, że w Kielcach naprawdę ciężko wygrać, bo tylko 3 drużyny wygrały. Czego zabrakło? Na pewno zabrakło tej kropki nad i, bo w sumie dogoniliśmy ich w trzeciej kwarcie na 3-4 punkty i no właśnie zabrakło tego do końca grania takiej naszej gry, bo zaczęliśmy robić głupie błędy, oni mocno bronili pola 3 sekund i zaczęli kontry 1-0 na kosz i odlecieli znowu nam na 10 punktów. W ostatniej kolejce rundy zasadniczej koszykarze AZS-u we własnej hali będą podejmować ostatni w tabeli MKS Dąbrowa Górnicza. Zwycięstwo zapewni drużynie spod Jasnej Góry 5. miejsce w ligowej klasyfikacji. Jak do niedzielnego starcia podchodzi Piotr Ucka i spółka? No na pewno na spokoju, nie możemy się denerwować, spokojnie zagrać swój mecz, obrona i jak najszybciej wyjść na najwyższe prowadzenie, bo nie opłaca nam się męczyć do końca w tym meczu, bo różnie bywa. To będzie bardzo młoda drużyna, więc jesteśmy bardziej doświadczoną drużyną i miejmy nadzieję, że na spokojnie wygramy ten mecz. Początek niedzielnego meczu w hali Polonia o godzinie 18:00.